Największym moim marzeniem no, na pewno było granie jak najwyżej w piłkę nożną, a czy ktoś, no jeszcze mi się to jak na razie nie udało, jestem ku dobrym kierunku i myślę, że kto mi pomógł, no na razie jest dużo tych osób, które w tym czasie, do którego tutaj doszedłem, pomagało mi. I nie chciałem tu wymieniać nazwiskami, bo może bym pominął kogoś, ale jestem na pewno w dobrej drodze, żeby spełnić to swoje marzenie. Ja mam tych ulubionych więcej. Jeżeli Państwu chodzi o to, co śpiewamy sobie w szatni, to jest ulubiona piosenka całej drużyny, wreszcie z Tobą, bo na to się zgodziliśmy. No nie będę tu śpiewał, poczekajcie sobie do najbliższego meczu. Mam nadzieję, że ją zaśpiewam. Ja myślę, że w tej chwili na równi jest i Puchar Polski, i Liga, i tutaj nie ma meczów mniej ważnych czy bardziej ważnych. Wszystko jest tak, jak powiedziałem, co tydzień trzeba pokazywać, udowadniać i dla mnie tak samo jest ważne. Dla mnie najlepszą w Ekstraklasie drużyną jest w tej chwili Lechia Gdańsk. Ostatnio grałem w rezerwach na skrzydle i bardziej patrzyłem pod tym kątem zawodników. Zazwyczaj patrzę właśnie na zawodników, którzy grają na mojej pozycji. Jak grałem na napastniku, no to wtedy patrzyłem na różnych napastników, brałem jakieś różne detale tych zawodników i teraz nie wiem, nie mogę stwierdzić, którego zawodnika, bo robię to regularnie i patrzę na każdego z osobna, żeby brać od każdego coś, każdą cegiełkę. Na internecie teraz znajdzie się wszystko, no i tam coś tam wyszukamy, tam jakiś może filmik, to od razu wpada mi do głowy, no i na pierwszym treningu próbuję to robić, no. Od razu połączyłem to z Wolakiem i myślę, że dobre nam wyszło, no i Wolak ma świetną technikę, czyli tam nie było żadnego problemu, żeby coś tam byli jakieś kłopoty z tym, czyli jak powiedziałem, na internecie się tam znajdzie coś, od razu to próbujemy na boisku.